Ustawa 800 plus już w lipcu tego roku. Jest pakt Niemców przeciwko Polsce. Rosyjskie media znowu o nas piszą i jak zwykle w niezbyt przyjaznych stosunkach. A na końcu science fiction staje się rzeczywistością. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Lecimy z pierwszym tematem. Już niedługo 500 plus zamieni się w 800 plus. 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800 plus. Przedwyborcza obietnica. Po hucznym ogłoszeniu programu Rodzina 800 plus z czasem nastąpiła polityczna cisza. Nie oznaczało to jednak, że rząd tylko coś obiecał i później nic z tym nie robił. Jak się okazało, pracowano bardzo ciężko, aby spełnić obietnicę wyborczą i wprowadzić ustawę przed wyborami. A ta ma być już głosowana, gotowa w najbliższych dniach. Społeczeństwo będzie miało tym samym gwarancję, że kto nie będzie rządził, to 800 zł na każde dziecko będzie od 1 stycznia 2024 roku. Ustawa o zmianie świadczenia 500 zł plus na 800 zł plus jest w konsultacjach. Planujemy jeszcze w miesiącu czerwcu, ewentualnie na początku lipca przyjąć ją na Radzie Ministrów i w jedno z lipcowych posiedzeń Sejmu zajmie się już tą ustawą. Naszym celem jest to, by ustawę uchwalić w tej kadencji, tak aby Polacy, polskie rodziny mieli zabezpieczone to świadczenie od stycznia 2024 roku, powiedziała Marlena Maląg. Zapowiedź dalszych bezpłatności. Trzonem programu jest jednak co innego. Podstawą, jeszcze raz powtarzam, jest gospodarka. Podstawą jest gospodarka. Minister Rodziny i Polityki Społecznej deklaruje, że obietnica wyborcza nie była jedynie tanim chwytem marketingowym, ale prawdziwym zobowiązaniem. Czyżby politycy zaczęli traktować swoje obietnice wyborcze jak prawdziwe zobowiązania, a nie jako jakiś bilet wstępu do władzy? No bo generalnie to tak jest. Nikt polityków później nie rozlicza z obietnic wyborczych, jakie składają obywatelom. A co więcej, coraz więcej osób jakby uważało, że wcale nie powinno się ich rozliczać, bo niektóre rzeczy są po prostu niemożliwe, polityka jest zmienna i nie powinno się rozliczać kogoś z czegoś, czego na przykład nie będzie mógł wprowadzić. No ale mnie to generalnie, tak wiecie, gówno obchodzi. Jeżeli coś obiecał na swojej kampanii wyborczej i dlatego oddałem na niego głos, to powinien za to odpowiadać i przynajmniej robić wszystko, żeby było tak, jak faktycznie obiecał. A nie, że mamy tutaj polityków, którzy często przechodzą na przykład z lewicy do prawicy, czyli w całkowicie odmiennej strukturze politycznej zaczynają być, mimo tego, że wybraliśmy ich na przykład tylko dlatego, że byli lewicowi lub na odwrót. Ale wiecie, aby dodać tak trochę pikanterii do nadchodzących wyborów, to pamiętajcie, że niezależnie od tego, kto będzie rządził, 800 zł na każde dziecko jest gwarantowane od 1 stycznia 2024 roku, a przynajmniej PiS i tak na pewno to podpisze. Solidne zabezpieczenie na przyszłość, czy rozrzutność, to zależy, czy pobierasz 500, czy 800 plus, czy na nie po prostu pracujesz. Co więcej, jeżeli nie otrzymasz 800 zł w styczniu lub w lutym, to w lutym otrzymasz 1100. Nie trzeba też składać wniosku, aby 800 plus wpłynęło na konto, ponieważ ta zmiana nastąpi automatycznie. No i przynajmniej papierologia i chodzenie po urzędach nie będą miały miejsca, nie będzie trzeba marnować czasu urzędników i uniknie się wielkich kolejek. I to jest całkiem na plus. Generalnie, jeśli chodzi o 500 plus, jest to program, który biurokratycznie jest spoko. Generalnie fajne jest to, że dostaje go każdy, że każde dziecko ma ten program, a nie ma jakichś bzdurnych limitów, pułapów zarobkowych i tak dalej. Z tego względu, że to tylko wymusza patologię i szarą strefę. Bardzo często jest tak, kiedy mamy jakieś socjale przyznawane tylko od jakichś pułapów, no to ludzie specjalnie kręcą w ten sposób, żeby oficjalnie wyglądało tak, jakby zarabiali mniej, tylko dlatego, żeby dodawać, żeby załapać się na jakiś pułap, a czegoś takiego po prostu nie powinno być. Nie mam nic absolutnie do tych ludzi, którzy tak robią, bo po prostu każdy chce jakoś żyć, ale mam coś do tego systemu, który działa w taki sposób. Przez to musimy wydawać kolejne pieniądze na urzędników, którzy będą to kontrolować, weryfikować. Ludzie muszą składać wnioski, chodzić tu, od urzędu do urzędu się odbijać i to wszystko jest jednak czas, zarówno tych ludzi, którzy się ubiegają o te świadczenia, jak i urzędników, za których my też musimy płacić. A i jedni i drudzy w tym samym czasie mogliby robić coś zupełnie innego, więc często danie po prostu każdemu
może się okazać nawet tańsze, wliczając te wszystkie koszty, niż dając tylko ograniczonej grupie. Jednak zawsze warto zadać sobie pytanie, skąd te pieniądze pochodzą, jak wpłyną na naszą gospodarkę, bo często ludzie sobie też z tego nie zdają sprawy. Ostatnio oglądałem sondę uliczną na Super Expressie, w której prowadzący zapytał się jakiejś starszej pani, która była bardzo za Prawem i Sprawiedliwością i za 13 i 14 emeryturami, jak ona myśli, skąd pochodzą te pieniądze na te 13 i 14. No to powiedziała, że a no to PiS przecież daje, no ale daje przecież między innymi z pani pieniędzy, z podatków, bo PiS nie ma własnych pieniędzy. I jak się zdenerwowała na niego i powiedziała, że jest prowokatorem. No super. Czy należy się z tego cieszyć, że rząd chce pomóc rodzinom i ich pociechom, czy chodzi o to, żeby tylko utrzymać sznur swoich wyborców? Swoją odpowiedź na to pytanie możecie zostawić w komentarzu, a my lecimy dalej. German Chancellor Olaf Scholz says he wants a more balanced relationship with China. After holding talks with Chinese Premier Li Qiang here in Berlin, the Chancellor stressed the importance. Tak zwany pakt migracyjny zawiera między innymi system obowiązkowej solidarności. Polega on na tym, że choć żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji, to ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do Unii Europejskiej, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy. Liczbę tę ustalono na 30 tysięcy. Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tysięcy euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę. Czytamy w komunikacie Rady Unii Europejskiej. Oznacza to de facto, jak tłumaczył polska agencja prasowa wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia. It was a visit marked by symbolism. German Chancellor Olaf Scholz welcomed China's Premier Li Qiang. No i tutaj chodzi o realne życie, o realną politykę, o realne decyzje, które wpływają na miliony ludzi. Jest to historyczne porozumienie, które pokazuje, że Unia Europejska potrafi pokonać różnice nawet w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach. Ale zawsze jest pytanie, kto zyskuje na takim porozumieniu? Czy jest to naprawdę sprawiedliwe dla wszystkich? Wydaje się, że Niemcy będą mogli cieszyć się odciążeniem, podczas gdy dociążać będą innych. A może to jest właśnie to, co oznacza ta obowiązkowa solidarność. No i tutaj mamy Polskę, która wydaje się zdecydowanie sprzeciwiać temu mechanizmowi relokacji. Czy możemy ich za to winić? Czy nie jest to jedno z tych pytań, które powinny być zadawane w referendum, zamiast być narzucane odgórnie? No w końcu demokracja to nie tylko głośne wygłaszanie przemówień, ale także słuchanie głosu ludzi. Przynajmniej w teorii tak powinno być. I pakt migracyjny Unii Europejskiej to oczywiście duże wyzwanie, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Ale co to według Was znaczy ta relokacja? Jak powinna sobie poradzić z tym cała Europa? Czy może, jak to mówiła Ania na Bądź na Bieżąco Ekstra, na ponton i do domu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a my lecimy z kolejnym tematem. Do końca czerwca polska armia odda do użytku system obrony powietrznej krótkiego zasięgu NAREW, wyposażony w brytyjskie pociski SAM. Poinformował o tym w czwartek minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Błaszczak podczas ostrzału rakietowego poligonu wojskowego w Ustce. Bardzo szybko, jeszcze przed końcem tego miesiąca, żołnierze, którzy dzisiaj pokazali swoje szkolenie, rozpoczną służbę w obronie przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Polski na tym nowoczesnym sprzęcie, powiedział minister. Wskazał, że system NAREW będzie skuteczny zarówno przeciwko dronom, jak i rakietom manewrującym. The
kontrakt na dostawę brytyjskich pocisków SAM o wartości 1,65 miliarda złotych, około 400 milionów dolarów, podpisano w kwietniu ubiegłego roku. Wielokanałowy system obrony powietrznej pozwala na jednoczesne śledzenie i trafianie 24 celów. Wyrzutnia jest zamontowana na podwoziu polskiej ciężarówki i wyposażona w polski radar. Nie zrozumcie mnie źle, cieszę się, że polska armia jest wyposażona, powinniśmy być gotowi na każdą ewentualność, ale 1,65 miliarda złotych na brytyjskie pociski? Teraz tylko trzeba wszystkim przypomnieć, że jest to informacja z rosyjskiego źródła i to oni o tym mówią. No przynajmniej teraz mamy pewność, że nasza obrona powietrzna pewnie jest na podobnym poziomie co nasz budżet obronny. Ale gdzie jest ta solidarność Unii Europejskiej czy NATO? Dlaczego my mamy sięgać po obronę poza granicę naszego kraju? Ile on w takim przypadku tak naprawdę znaczy dla nas Polaków i dla całej Unii Europejskiej? Bo przecież granice Polski są zarówno granicami całej Unii, całej wspólnoty, więc chyba każdemu powinno zależeć na tym, żebyśmy byli jak najbardziej chronieni. No ale nie zapominajmy, że nasze pieniądze idą na coś więcej niż tylko pociski. Chodzi tu też o system obrony powietrznej NAREW, który będzie skuteczny zarówno przeciwko dronom, jak i rakietom manewrującym. No i oczywiste jest to, że wzmacnianie naszej obronności jest teraz bardzo ważne. W końcu konflikt jest tuż przy naszej granicy i w każdej chwili może stać się coś dużo gorszego. Już nawet nie mówię o granicy z Białorusią, bo tam też się dzieje bardzo nieciekawie. No oczywiście nasza obronność powinna być zadbana przez lata, bo poczuliśmy taką trochę sielankę w Europie. Zaczęliśmy tworzyć sobie problemy i je rozwiązywać, które wcześniej nigdy nie istniały, bo przecież żadnego konfliktu nie będzie. Europa jest zbyt cywilizowana. Bo druga wojna światowa była ostatnia, to koniec. No i przez lata zaniedbań teraz musimy jakoś się odbić. Wszyscy zapewne pamiętają, że Macronowi się to bardzo nie podoba, także jeśli chodzi o to, jak nie podoba się Francji to, co teraz robi Polska. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, a my lecimy dalej. Imagine computers that can read your mind. And brain implants that control computers by thought. Science fiction w naukowym wydaniu? Zdecydowanie. Załóż specjalną opaskę na głowę i steruj robotem za pomocą umysłu. Badania, które niedawno zostały opublikowane w American Chemical Society Applied Nanomaterials, choć brzmią jak science fiction, stanowią krok w stronę urzeczywistnienia marzeń fanów robotyki. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Zespół naukowców pod kierownictwem Franceschi Jacopi stworzył suche czujniki, które mogą mierzyć aktywność elektryczną mózgu, nawet wśród włosów i wypukłości głowy. Zaprojektowali więc specjalną, trójwymiarową strukturę, która nie opiera się na lepkich żelach przewodzących. Specjaliści wykorzystują elektroencefalografię do monitorowania sygnałów elektrycznych z mózgu poprzez wszczepienie lub umieszczenie specjalistycznych elektrod na skórze głowy. Elektroencefalografia to specjalna technika stosowana przez lekarzy do monitorowania sygnałów elektrycznych z mózgu poprzez wszczepianie lub umieszczanie specjalistycznych elektrod na powierzchni głowy. Widzieliśmy to na filmach. The term brain-computer interface was coined in the 1970s in California. EEG nie tylko pomaga medykom w diagnozowaniu problemów natury neurologicznej, ale też może zostać wykorzystane w interfejsach mózg-maszyna czy mózg-komputer. Dzięki temu, że EEG rejestruje fale mózgowe, można nimi sterować, wykorzystując urządzenia zewnętrzne, takie jak protezy kończyn, roboty czy nawet gry wideo. No i to jest naprawdę ekscytujące. Jest to potencjalne zastosowanie tej technologii w medycynie. Wyobraźcie sobie, że możecie sterować protezą kończyny za pomocą samej myśli. To nie jest już science fiction, ale rzeczywistość, która jest na wyciągnięcie ręki już w obecnych czasach. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia. Nowe suche czujniki nie działają jeszcze aż tak dobrze jak te mokre odpowiedniki, ale to pewnie tylko kwestia czasu. Jeżeli możemy posłać człowieka, nie wiem, na księżyc, no to na pewno damy radę doszlifować i to. Powinienem być może nieco zaniepokojony, czy kiedykolwiek widzieliście film, w którym roboty sterowane myślą skończyły się dobrze dla ludzkości? Mimo wszystko cieszymy się tym, że nauka coś takiego nam finalnie zaoferowała. A jeśli
daje nam możliwość sterowania robotami za pomocą umysłu, to chyba tylko powinniśmy się z tego cieszyć, nie? Bo wielu ludzi czeka na nowoczesne rozwiązania. Gorzej, kiedy ten umysł tych ludzi, którzy będą tym sterowali, będzie trochę popieprzony. Cóż, no myślę, że Albert by się też z tym zgodził. A teraz, jeśli mi wybaczycie, no to idę poszukać mojej opaski na głowę. Kto wie, może i mi uda się zmusić mojego robota odkurzacza do zrobienia trochę dodatkowej pracy. Heja.